Witajcie wszyscy, z tej strony Konrad, a to jest pierwszy odcinek z serii o Arduino. Kto śledzi mój kanał, to na pewno zauważył, że na serii Chińskie Zakupy ostatnio robiłem unboxing paczki z Chin, w której przyszło mi moje w końcu wyczekane, jak mówiłem wtedy, Node MCU. Trochę się tym pobawiłem i chcę wam parę rzeczy pokazać, bo miałem problem jeden z tym. Więc zacznijmy od tego, jak to działa. Jeśli ktoś nie miał nigdy klonu w Arduino, to pierwsze co, to trzeba zainstalować sterownik do CH340, do tego z serialatu USB. Tam oczywiście wszyscy link będzie pod filmem, tutaj już nie będę tego pokazywał, bo to wystarczy po prostu zwyczajnie zainstalować. I po zainstalowaniu sterownika to co robimy, to przechodzimy sobie do naszego Arduino. Wchodzimy w preferencje. I w dodatkowych adresach URL musimy sobie wkleić ten link. On będzie też pod filmem. Jeśli ten link już sobie wkleiliśmy, następnie przechodzimy do narzędzi. Przechodzimy do płytek i do menedżera płytek. Tutaj po płytki na samej górze mamy menedżer płytek. Tutaj sobie wyszukujemy ESP, wpisujemy sobie ESP i instalujemy to ESP by ESP Community. Ja to już mam, jak widać, już zainstalowane, więc nie będę tego robił drugi raz. Wy sobie po prostu wybieracie tutaj najnowszą wersję i dajecie instaluj. Gdy to się zainstaluje, oczywiście trzeba chwilkę poczekać. Wtedy w menu narzędzi pojawią nam się dodatkowe płytki. Tutaj na dole widać właśnie mamy te płytki, wszystkie, które są oparte na tym układzie ESP. Jest tutaj ich cała rodzina tych płytek. Ja miałem z tą moją właśnie płytką pewien problem, gdyż ona jest jako niby Node MCU podpisana. Lecz gdy wybrałem, bo tutaj są płytki Node MCU, wybrałem jedną i drugą, to mi się programy nie chciały wgrywać. Nie wiedziałem dlaczego. Troszkę pokombinowałem. Popróbowałem kilka różnych tych płytek i dopiero mi zadziałało na VMOS D1 Retire. Wybrałem tą płytkę i wtedy programy zaczęły się wgrywać. Jeśli chodzi o ustawienia pozostałe, tutaj wszystko zostawiłem bez zmian, 80 MHz, rozmiar pamięci 4 MB na tutaj 3. To wszystko było tak, jak było. Prędkość ten 115 000. Tutaj tego wszystkiego nie ruszałem. Jeśli wam by coś nie zadziałało, to albo musicie pokombinować z prędkością, albo z płytką. No to niestety urok taki jest chińskich klonów, że to jest różnie z tym. Także udało mi się przez to przebrnąć, to zadziałało. Więc teraz może pokażę, jak to działa. Tutaj napisałem pewien program, trochę zmodyfikowałem, przykład Blink. Pierwsze różnice, jeśli chodzi o płytki Arduino zwykłe, a te oparte o ESP. Jest to oczywiście pinout. Gdyż każdy przyzwyczajony do... Jesteśmy przyzwyczajeni do naszych arduinowych oznaczeń. Tutaj jest to trochę inaczej, na przykład wbudowana dioda jest na pinie drugim. Nie tak, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni na pinie 13 w Arduino. Tutaj jest to pin drugi. I nazwy tych pinów są też inne. Na przykład pin drugi, który używamy w programach, na płytce jest jako pin czwarty na przykład. Dlatego tutaj warto mieć taki obrazek gdzieś zawsze pod ręką, gdzie są te mapowania pinów pokazane. Tutaj są nazwy pinów w programie, tutaj jest nasza płytka. Taczka, tutaj widać pin oznaczony jako 14 w Arduino, na płytce jest pinem 5, więc do tego trzeba się przyzwyczaić. Link do tego zdjęcia też dam pod filmem, jakby komuś się nie chciało tam czy coś, czy chciałby inny znaleźć, to po prostu wystarczy zwyczajnie w Google wpisać. Node MCU pinout. Jest tych obrazków dużo różnych, każdy może znaleźć jaki chce. Ważne jest też to, że w przypadku tej płytki każdy pin cyfrowy może działać jako PWM. Co w Arduino nie było oczywiste, bo w Arduino tylko wybrane linie mogły działać jako PWM. Tutaj są to wszystkie cyfrowe. To jest też bardzo fajna sprawa. Jedynym minusem tej płytki, jak dla mnie na przykład, jest to, że jest tylko jeden pin analogowy. Ale za to jest to przetwornik 10-bitowy, czyli ma on większą dokładność i rozdzielczość niż te w Arduino, które są 8-bitowe. Ale no tu jest niestety tylko jeden. Zawsze to można sobie jakoś z tym poradzić, bo są do jakieś dodatkowe ekspandery, czy jakieś zewnętrzne, prawda, porty analogowe sobie można podpiąć. Także no jak ktoś na opartego chce, to zawsze można sobie z tym poradzić. No ale za to wielkim plusem płytki jest ilość pamięci. Tak jak tutaj 4 mega, procesor 80 MHz, no jest to dużo szybciej niż Arduino. No i dobra, no to teraz program. Standardowo Blink, tak już wspomniałem, ustawiam. No wszystko tak jak w Arduino. Kto się bawi w Arduino, ten wie. Kto nie wie, to tłumaczę. Funkcja setup, gdzie ustawiamy wszystkie piny. Funkcja pin mode, tak samo jak w Arduino. Tutaj pin 2.
bo ten program oczywiście blink, czyli będzie nam migał tutaj diodą. Pin 2, wiadomo, w Arduino pin 13, to też się trzeba przyzwyczaić. Ustawiamy go na wyjście. Funkcja loop, która się wykonuje w nieskończonej pętli, dopóki płytka jest zasilana. No i standardowo digital write, ustawiamy sobie pin na stan niski, czyli dioda teoretycznie gaśnie. Czekamy sekundę, ustawiamy sobie pin na stan wysoki, dioda się zapala, czekamy kolejną sekundę. Tutaj jeszcze dodałem dodatkowo pokazać te PWM właśnie. Nawet PWM działa na tej wbudowanej diodzie, tak jak mówiłem, bo każda linia cyfrowa obsługuje PWM w przypadku ESP. Także też standardowo pętla od 0 do w tym przypadku 1024, gdyż to jest przetwornik 10-bitowy, więc mamy tą rozdzielczość wyższą i możemy sobie pozwolić na więcej tych stopni. Zwiększamy co jeden. No i, w tym przypadku już analog write, nie digital. Digital jest to tylko wartości binarne 0,1, stan wysoki, niski. Analog write to tutaj już możemy wpisywać wartości pośrednie, tak, tu jest od 0 do 1024. Odczekujemy sobie 3 sekundy, żeby było fajne, płynne przejście. Teraz wgramy ten program. Tutaj podłączę sobie płytkę. Daję odgrywanie. I też warto też powiedzieć o tym, że jak w przypadku Arduino, tutaj te programy są, one więcej miejsca zajmują. Trochę to inaczej działa ta kompilacja. Także to się kompiluje trochę dłużej. Programy też zajmują więcej, gdyż to jest trochę, działa inaczej, już nie wnikajmy w to. Ważne, żeby o tym wiedzieć, żeby się nie przerażać, żeby nie myśleć, że coś źle zrobiliśmy, czy jakiś mamy dziwny program. Tutaj programy, tak jak widać, standardowy blinczek, tutaj dodatkowo jeszcze jest funkcja z obsługą PWM-a. I tutaj mamy już 20% i 40% RAM-u prawie zajętego. Czy na przykład w przypadku pustego sketcha wgrałem pusty sketch i też było 20 i 30 chyba 7% zajętych, więc ten. Także sam szkielet i te funkcje arduinowe wbudowane tyle nam miejsca zajmują na tej płytce. No jak widać, program się wgrał, dioda się zapala i później nam gaśnie stopniowo. Co jest też ciekawe i mnie trochę zdziwiło, i podejrzewam, że ta dioda tutaj na pinie drugi ma chyba pomylone bieguny. Coś tam Chińczyk chyba sobie źle zlutował, bo jak widzicie, tutaj mamy od 0 do 1024, czyli ona się powinna rozjaśniać, a w tym przypadku dioda sobie gaśnie. Tak samo jest w przypadku tym, zauważyłem to właśnie, że jeśli ustawiamy stan niski, dioda mi się zapala, jeśli ustawiam stan wysoki, dioda mi gaśnie. Obstawiam, że jest to po prostu, są to odwrotnie zamontowane bieguny diody. Muszę to jeszcze później sprawdzić, podłączając zewnętrzną diodę zwyczajnie do pinów i zobaczyć, czy będzie taka sama sytuacja. Jeśli tak, to znaczy, że coś jest pokopane w płytce, a jeśli dioda będzie reagować poprawnie, czyli po prostu na low będzie gasnąć, na high będzie się zapalać, to znaczy, że jest wszystko ok. Jedynie tutaj ta dioda na pinie drugim jest zamontowana odwrotnie. Nie, no myślę, że nie jest to wielki problem i myślę, że to na pewno będzie ten problem z tych odwrotnych biegunów, a reszta pinów powinna działać tak jak należy, no ale trochę mnie to zdziwiło na początku, no że piszę program, a nagle tutaj wszystko mi działa odwrotnie, prawda? Więc myślę, że poradzimy sobie z tym. I na ten odcinek to by było tyle. Może to podsumuję krótko, wiemy już jak sobie tą płytkę zainstalować, jak tutaj tworzyć podstawy w Arduino, choć one są praktycznie identyczne jak w przypadku zwykłych programów. W kolejnym odcinku zajmę się omówieniem funkcji Wi-Fi tutaj. Postawimy sobie jakiś program, który będzie miał tutaj, prawda, na tej płytce postawimy sobie serwer. Wchodząc na IP tej płytki, pojawi nam się strona, będziemy mogli sobie przycisnąć przycisk i będziemy tym przyciskiem gasić bądź zapalać tą wbudowaną diodę. Taki podstawowy program do obsługi pinów przez internet. Jeśli Wam pomogłem, jeśli Wam się podobało i chcecie zobaczyć więcej, to dajcie łapki w górę, subskrybujcie, będzie mnie to motywować, żeby nagrywać kolejne filmiki, tworzyć jakieś projekty. Na razie się skupiłem może na tej płytce Node MCU. Mam też płytki zwykłe, Arduino też się tym zajmuje, więc też tam coś na pewno z tego zrobimy. Także to tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia.